Komputer złożony w pełni na gigabajcie? Sprawdźmy to. Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Chemik. Dzisiaj pokażę wam komputer, który będzie też bardzo wydajną jednostką, ale tym razem składamy na gigabajcie bądź Aorusie, gdyż Aorus jest tak jakby taką marką premium od gigabajta. Zaczynamy od wyboru płyty głównej. Wiadomo, no procesor nie da się wybrać od Gigabyte'a, czy MSI, czy Asroka, bo produkują go tylko dwa największe koncerny na świecie, czyli Intel i AMD, więc zaczynam od płyty głównej. No i wybrałem dla was naprawdę ciekawą konstrukcję, która owszem jest droga i nie jest na flagowym chipsetzie, ale uwierzcie mi, warto wydać na nią te pieniążki. Gigabyte B550 Aorus Master. 1379 zł, także no sporo tutaj lecimy z budżetem już na samą płytę, ale co otrzymujemy w zamian za taką dużą ilość pieniędzy? Zobaczcie, no sekcja zasilania jest przepotężna, tutaj ona uciągnie bez najmniejszego problemu nawet i9, co ja gadam. Płyta jest oczywiście pod Ryzena, więc uciągnie nam Ryzena 9 5950X 16-rdzeniowego potworka. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Obciążalność tej sekcji jest bardzo duża, dzięki czemu bezproblemowo, stabilnie przede wszystkim będziemy mogli użytkować naszego Ryzena, a dodatkowo będziemy mogli go jeszcze podkręcić, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Na płycie głównej znajduje się oczywiście mnóstwo złącz do wentylatorów i tutaj Gigabyte się chwali zarządzaniem wentylatorami, tym Smartfan 5. Ja osobiście nie miałem okazji tego testować, ale słyszałem wiele dobrego i że naprawdę daje to radę. Wracając jeszcze do laminatu, no to mamy czytnik kodów POST, fajnie, to się na pewno przyda przy jakimś kręceniu. Mamy dwie wtyczki tutaj, no tutaj słowo akurat widać na tym zdjęciu, ale tu jest lepsze. Mamy dwie wtyczki do zasilania naszego procesora, dzięki czemu, no tak jak wspomniałem, będziemy mogli tutaj obsadzić nawet Ryzena 9 5950X. Mamy oczywiście trzy banki na dyski M2. Dodatkowo wszystkie te trzy banki są z shieldami, więc nie straszne nam cieplutkie dyski, na przykład od Samsunga. Ale tutaj oczywiście składamy komputer na gigabajcie, więc dysk będzie, już zdradzę, też gigabajta. Mamy oczywiście bardzo wysoki kodek dźwiękowy i z tego co pamiętam, tak, to było ALC1220, czyli w sumie flagowy kodek dźwiękowy. Mamy Wi-Fi 6 z obsługą standardu AX. A tak jak propos Wi-Fi, no to tu macie pigtaile od karty sieciowej, mamy USB-C, szybciutkie, bardzo rozbudowaną dźwiękówkę. No i sami zobaczcie, drugiej płyty z taką ilością ogólnie portów USB to chyba ze świecą szukać. Naprawdę szacun dla Gigabyte'a, że tak dużo wsadził USB-ków. Mamy 2,5 gigabitowego LAN-a, także no jak dla mnie płyta bardzo kompletna. Owszem, w dość dużej i wysokiej cenie. Owszem, w dość wysokiej cenie, ale za to otrzymujemy naprawdę wypasionego Mobasa. Przechodząc już do procesora, no to nie wybierałem tutaj w roli uprzedzenia Ryzena 5950X, tylko wziąłem Ryzena 7 5800X z racji tego, że jest sporo tańszy, a do gier jak najbardziej da radę. 8 rdzeni, 16 wątków, najnowsza architektura Zen 3. No tak na dobrą sprawę to tylko i wyłącznie Ryzen 9 mogą być szybsze nieznacznie w grach od tego Ryzena 7. Jeżeli chcecie zobaczyć porównanie Ryzena 7 5800X z Ryzenem 9 3900X, to zapraszam do kart tu w górze ekranu, pojawi się okienko. A teraz już przechodzimy do tego, czym schłodzić tego naszego małego potworka, jakim jest Ryzen 7 5800X. No oczywiście chłodzeniem od Gigabyte'a, moi drodzy. No i tutaj wybrałem na według mnie rewelacyjne chłodzenie Aorus Liquid Cooler RGB z chłodnicą 360, no bo jednak mamy bardzo wydajny procesor, więc postawiłem na chłodnicę 360. Owszem, no troszeczkę mniejsza by też wystarczyła, ale lepiej mieć zapas. Jeżeli na przykład byście chcieli złożyć taki komputer, no to możecie śmiało brać chłodnicę mniejszą, też powinna sobie dać radę. No, oczywiście mówimy tutaj o chłodnicach i ogólnie tych I/O od Gigabyte Aorus. Naprawdę bardzo fajnie wyglądające I/O, jednocześnie będącym bardzo wydajnym układem I/O. No i taki feature trochę dla fanów, czy do grania, czy do statystyk, na blokoponce możemy sobie wyświetlić przeróżne dane.
Oczywiście jest wszystko podświetlone, tak, więc wpisuje się to w trendy, wszędzie idziemy z RGB. No, nie oszukujmy się, IO też jest dość drogie. 1030 zł, no, można kupić tańsze, pewnie równie wydajne IO. No ale mieliśmy składać na gigabajcie, no to mamy gigabajta. No, to jest naprawdę w porządku cooler. Jeżeli ktoś jest fanem Aorusa czy tam gigabajta, no to na pewno nie będzie zawiedziony. Przechodzimy teraz do kości RAM. No i tutaj postawiłem na 16 giga z tego tytułu, że nie znalazłem modułów 30, znaczy modułów 2 po 16 giga, żeby mieć 32 w 2. No ale to nie zmienia faktu, że 16 giga na start jest ok. Jeżeli komuś będzie na start za mało, no to niech weźmie dwa takie komplety i mamy wtedy 32 GB. Moduły oczywiście RGB, moduły od Aorusa, taktowanie 3600 MHz CL18, całkiem w porządku kostki. To jest po prostu sygnowana Aorusem, a kto dokładnie robi, no to pewnie ciężko będzie dojść do takiej informacji, ale pod Ryzena i tak uważam, że kości 3600 MHz to jest takie akurat traktowanie, z wyższymi bywają problemy, no ale o tym może kiedy indziej. Jaki dysk wybrałem do tego? No i tutaj padło na gigabajta oczywiście i poszedł dysk już na PCI Express 4.0, bo B550 obsługuje PCI Express 4.0, no to czemu by nie wykorzystać. Poza tym bardzo mi się podoba ten dysk też tak wizualnie, ten miedziany, zapewne radiator, wygląda dość nietuzinkowo. No i mamy oczywiście wyższe transfery, tak, 5000 MB odczytu, 4400 MB zapisu, no jest to prędkość jakaś kosmiczna, jak na nawet dzisiejsze czasy, i nie oszukujmy się, no będzie zdecydowanie szybszy od każdego dysku na PCI Express 3.0. 840 zł, nie mało, no ale z drugiej strony terówka na PCI Express 4.0. Jak one wchodziły, to w ogóle były jeszcze droższe, także już jest trochę lepiej, bo trochę zdążyły stanieć. Mamy płytę, mamy procesor, mamy IO. Nie mamy jeszcze wszystkich podzespołów, ale teraz przechodzimy do naszego serca, czyli do zasilacza. No i też mamy gigabajta, moi drodzy. Naprawdę jestem pełen podziwu, że Gigabyte robi chyba każdy komponent sygnowany swoim logiem, no poza oczywiście procesorem. No i postawiłem na jednostkę 850W z certyfikatem Gold z tego tytułu, jaką tutaj kartę graficzną wykorzystałem, ale o tym na sam koniec. 850W zasilacz 80 plus Gold za 600 zł. Jest to naprawdę też ciekawa konstrukcja. Jak było w przypadku komputera z MSI, tam był chyba trochę tańszy ten zasilacz, ale myślę, że jeżeli chodzi o wnętrze tego zasilacza, to jest dość podobny jak w MSI. No i uważam ogólnie, że ten zasilacz będzie naprawdę ciekawą jednostką, jeżeli chodzi o wybór zasilacza do waszego gamingowego peceta. Aorus się chwali, że ma jedną linię 12V, no na pewno jest to zaleta do bardzo wydajnych kart graficznych, bo właśnie one bazują na linii 12V. I jeżeli mamy ich kilka, no to no, może się to gdzieś tam odbijać czkawką trochę przy pełnym obciążeniu, ale tu mamy na szczęście jedną, więc nie powinno być żadnych problemów przy ekstremalnym podkręcaniu i graniu na najwyższych rozdzielczościach, na najwyższych detalach. Duży wentylator 135 mm, dzięki czemu na pewno nasz zasilacz też nie będzie głośny, a jednak na ciszy nam zależy, tak składając tak wydajną jednostkę. No i dobra, no to w czym poskładamy tą jednostkę? No poskładamy ją oczywiście w obudowie od Gigabyte'a i uwierzcie mi, ale naprawdę mi się podoba ta obudowa. Jest bardzo ładna, no i dość droga, i w sumie na tym się jej, powiedzmy pozytywo, ile pozytywem jest wysoka cena, kończą z tego tytułu, że ten front cały tutaj zabudowany nie będzie jakimś rewelacyjnym kandydatem na przewiewność. Dodatkowo dla mnie też dużym minusem jest to, że według specyfikacji producenta nie da się zamontować żadnego IO na topie. Wynika to pewnie z tego, że jest ta budowa stosunkowo niska i po prostu płyta główna kończy się dość wysoko i nie zmieścimy tam już żadnej chłodnicy, ale nasze IO, które tutaj dobrałem, czyli Aorus Liquid Cooler 360, czyli no spore IO, które niekoniecznie wejdzie do każdej skrzynki, bez problemu nam wchodzi tutaj na front.
Trzeba oczywiście zdjąć cały front, zdemontować jeden wentylator, no i wtedy możemy zamontować nasze IO. No, coś za coś, ale znowuż mamy według mnie świetny design. Te logo Aorusa tutaj na piwnicy i na froncie, plus to podświetlenie na froncie naprawdę fajnie się tutaj prezentuje. Mamy USB-C na froncie 3.0. Jednym słowem, naprawdę ciekawa skrzyneczka. Szkoda, że nie ma więcej zdjęć tak jakby jej wnętrza. Czy najlepsza w swojej cenie? No nie sądzę, bo za 600 zł można mieć o wiele ciekawsze skrzynki. Na pewno bardziej przewiewne. Ależ znowu tutaj wrócę do tematu filmu, czyli składamy na Aorusie, na Gigabajcie. No to musiała być skrzynka od Gigabajta. Przechodząc do ostatniego podzespołu, jakim jest karta graficzna, no to napomnę, że będzie to 3080 Aorus Master i można było wziąć oczywiście, nie wiem, 3070 czy 60 Ti, zwykłą od Gigabajta, ale że mamy płytę Aorus Master, która ma naprawdę fajne tutaj to podświetlenie i taką już bardzo agresywną stylistykę na sobie, no to stwierdziłem, że do kompletu, żeby był Aorus Master plus Aorus Master, weźmiemy kartę też Aorus Master i to była jedyna gdzieś, którą znalazłem w hierarchii karta, która będzie Aorus Master. Było bardzo dużo 3090, było dużo 3090 już z tym gotowym blokiem wodnym. No ale to by trzeba robić custom lupa. I to już idziemy w dużo wyższe koszta, więc postawiłem na 3080 Aorus Master. No karta przepotężna, jak sami widzicie tutaj na tym zdjęciu. O, to będzie jeszcze lepsze. Zobaczcie, ona nam zajmuje ponad 3 sloty, więc jest ogromna. Naprawdę. Chyba jest to najgrubszy w ogóle RTX 3080, jaki jest dostępny na rynku. Na pewno jest też bardzo, bardzo długa, przez co no, trzeba sobie zarezerwować dłuższą troszeczkę obudowę. Jak wam się, moi drodzy, podoba taki zestawik na Aorusie? Jestem sam pełen podziwu, że aż tyle komponentów Gigabyte produkuje. Nie spodziewałem się paru rzeczy, no ale okazało się, że są. Może niekoniecznie wszystkie są od razu dostępne, ale w ogóle są na rynku i można je prędzej czy później kupić. W przypadku MSI było gorzej, bo wielu komponentów niestety nie było, firma nie produkuje, a tutaj jest no, na pewno ciekawiej. Ogromną oczywiście zaletą takiego zestawu, który jest składany tylko i wyłącznie na jednej marce, jest to, że będzie bardzo łatwa kompatybilność podświetlenia każdego z podzespołów. Tutaj będziemy mogli wszystko sobie łatwo spiąć oraz zarządzać jednym oprogramowaniem, dzięki czemu będzie to pięknie wyglądać, a zarazem będzie proste bardzo w obsłudze. Oczywiście, jeżeli materiał Ci się podobał, no to nie zapomnij zostawić łapeczki w górę. Jeżeli chcesz oglądać moje filmy dłużej, no to zapraszam Cię do subskrypcji, link poniżej w opisie filmu. A w tym materiale to było na tyle. Ja się już z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. See ya!